Wojtek, można powiedzieć, że noworoczny turniej w futsalu staje się już tradycją. Która to edycja? Czwarta edycja. Można powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże. Co roku mamy minimum te 10 zespołów. Rok temu było 12, w tym roku jest 10, ale ze spokojem cały dzień grania. To są nie tylko zespoły tutaj z Wrześni i okolicy, także spoza powiatu, tak? Zgadza się. W tym roku mamy jedną drużynę. Jest to drużyna Husaria Gniezno. W tamtym roku było więcej, bo był i Smak Konin, i drużyna Tag Team Ostrów Wielkopolski. Jakim systemem rozgrywek tutaj gramy? Zespoły są podzielone na dwie grupy. Tak, dwie grupy, pięć zespołów, system każdy z każdym. Później pierwsze i drugie miejsce grają na krzyż, półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce. A jeśli chodzi o czas, ile gramy? W grupie gramy raz 15. Mecze półfinałowe są to mecze 2 razy 10. A kto jest organizatorem tych rozgrywek? Organizatorem jest Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej i Futsalu. Wyszło! Wyszło! Wyszło!